Cześć, teraz jestem na dole. Właśnie zeszłam z latarni morskiej. Tak naprawdę to nie jest latarnia morska, tylko no taka wieżyczka, tak? Dlatego, że ma za krótkie światło, to jest w tej chwili około 5 mil morskich. No i jestem teraz w fontannie, za mną jest park zbrojowy, bardzo ładny, jestem pawilon w stylu chińskim. No i dostałam certyfikat wejścia na tę latarnię morską. Widoki są naprawdę piękne, szczególnie teraz, jak słońce zachodzi. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Co do tej wody pitnej, no to jeszcze macie kilka fontan takich grzybków, które rozpylają właśnie stężoną wodę solankową, w której jest właśnie bardzo dużo jodu i innych pożytecznych substancji. To jest szczególnie ważne dla osób, które mają kłopoty z tarczycą, ale też takich, które się rehabilitują. No i, po prostu można też kupić już nie tak bardzo stężoną, bo to by się nie dawało do picia, właśnie wodę w tym budynku za mną, która no, po prostu nadaje się do spożycia, tak jestem rozkręcona, albo ewentualnie można też się udać do takich fontan, które wyglądają jak grzybki. I dwie z nich znajdują się w pobliżu molo, a trzecia jest jakieś 800 metrów dalej. To jest źródło, które nazywa się źródłem Świętego Wojciecha i tam też właśnie z tamtego ujęcia są przeprowadzone jakieś rury czy coś takiego, które doprowadzają wodę do tutaj tych fontan i stamtąd też jest ta woda z pijalni. Także można przy okazji spacernąć, można potem jeszcze, jeśli idzie w stronę Gdańska, no to właśnie można potem jeszcze skoczyć i nawdychać się tych pożytecznych substancji. No, to wszystko. Teraz idę nad morze. Cześć!